Cześć, witam was bardzo serdecznie, witam was. Odbija się światło. Wszystko się odbija. Cześć, witam was bardzo serdecznie, witam was w takim unboxingu kolejnym już, ponieważ widzimy, to jest przedostatnia część, ponieważ został jeszcze tylko procesor. Jest to płyta, karta graficzna od Gigabyte'a, Nvidia GTX 760, słyszałem, że dobrze się sprawuje. Co możemy tu zobaczyć, jest to chłodzenie WinForce, Rev 2, mamy już podkręconą wersję w zestawie. Mamy tu OC Guru 2, 2 giga pamięci GDDR5, no jest to oczywiście GTX 760. Tu widzimy opakowanie Gigabyte'a, nigdy jakoś nie skakuje. Oczywiście moja poprzednia karta graficzna też była od Gigabyte'a, ale to nie sugerowało moim kupnem. Tu widzimy takie różne pokazane, jak jest wyciągane, może dajmy sobie ze statywu, jak jest wyciągane powietrze, jak jest wydmuchiwane, wsysane i po prostu gdzie idzie ciepłe. Tu mamy po prostu takie po prostu napisy, co i gdzie jak. Ale że to jest unboxing, nie będę wam tego wszystko tłumaczył, tylko po prostu przejdę do rozpakowywania. A więc tutaj mamy kolejny jakiś taki przyterwek, który mi się nie podoba. Cóż, mam nadzieję, że wszystko będzie działało. Oj, tu nam się ukazuje piękne czarne pudełko. To mi się podoba. Ponieważ chyba wersja 1 nie miała tego. Masz, tak pudeł to już mam tutaj tyle, że muszę to potem poukładać. I tutaj widzicie, mamy taki ładny czarny napis Gigabyte. Jakiś lniący. I tu po prostu otwieramy. Nam potwór ukazuje. Czy wiadomo, to nie jest jakiś potwór straszny, ponieważ to jest GTX 760, lecz dla mnie, użytkownika leciwego komputera poprzedniego, było bardzo. Jest to wielki, naprawdę monstrualny potwór. Tym zajmiemy się za chwilę, a teraz sprawdzimy, co nam jeszcze tutaj Gigabyte oferował, a bardziej oferuje. A więc podnosimy ten kartonik. I ukazuje się nam brzydki, nieopleciony kabel do zasilania karty graficznej Morex. Ja tego nie będę używał, ponieważ zakupiłem dosyć mocny kartę zasilacz, dlatego nie będę tego używał, ale dobra, plus za to, że dodają takie coś, ale minus za to, że nie jest to jakoś oplecione czy coś, ponieważ to tak trochę wygląda szpetnie. Ale dobra. Kolejną rzeczą jest to instrukcja obsługi, która was na pewno nie obchodzi, ponieważ nie wiem. Sterowniki, których ja nie polecam, ponieważ polecam ściągnąć najnowsze z strony internetowej, ponieważ wtedy macie pewność, że wszystko macie najnowsze i takie tam pierdolki. I tutaj pod tą gąbką nic już nie ma. Ale tutaj jest taki czarny kartonik. A więc ja sobie tutaj to odłożę, tutaj to wszystko. Przejdę do naszej karty graficznej. Trzeba się bardzo ostrożnie, ponieważ ona jest dosyć lekka. A jestem nieprzyzwyczajony do takich drogich zabawek. Muszę uważać, nic nie uszkodzić. I tutaj musimy jeszcze tutaj roztworzyć w tym miejscu, by ukazała nam się. Chwyćmy sobie to tak. Piękna karta graficzna. Z chłodzeniem Gigabyte WinForce 3 Rev 2. Tak się prezentuje. Tutaj mamy oczywiście już czarne PCB. Niebieskie było w wersji 1.0. Tu mamy oczywiście podłączenie PCI. Tu mamy podłączenie wiatraczków. Tu mam zasilanie. Oraz tu mamy porty. Mamy D
DVI. Zróbmy to. DVI. To jest drugi DVI. Nie pamiętam, jak to się nazywało dokładnie. DVI i DVI. Ten po prostu nie pamiętam, przepraszam was za to. I tu mamy jeszcze port, który też już nie pamiętam, jak się nazywa. Znaczy to jest HDMI, ale ten drugi jest to taki po prostu do szybszych monitorów i takie tam pierdółki. Przepraszam, że to takie bardzo, bardzo mało nie jest profesjonalne, lecz ja się tak zbytnio też nie znam dokładnie. I to jest wszystko w tym rozpakowaniu. Widzimy piękną kartę graficzną, która na pewno zadowoli mnie i będę z niej zadowolony. Podoba mi się bardzo, jest piękna, po prostu szkoda, że ona nie może stać tak, ponieważ mi się to bardzo podoba. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się w ciepło, dziękuję za uwagę, no i do zobaczyska, pa pa.